I kolejny gość Republiki po południu. Tym gościem jest mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris. Witam serdecznie, panie mecenasie. Witam bardzo serdecznie, moje uszanowanie. Mamy rozmawiać dzisiaj o losach oszczerstwa Newsweeka, oszczerstwa skierowanego przeciwko Ordo Iuris, ale ja bym chciał się cofnąć nieco w przeszłość, kiedy o Ordo Iuris zaczęło być głośniej na polskiej scenie, najpierw publicznej, później także politycznej, to natychmiast pojawiła się duża ilość różnych teorii spiskowych, różnych przypuszczeń, powiązań i wcale tak zwany trop rosyjski, kremlowski, nie był tropem jedynym, jaki się przy okazji Ordo Iuris pojawił. Tam pojawiła się też myśl o bardzo egzotycznej, o egzotycznym wsparciu brazylijskim. Jakoby Ordo Iuris było, zacytuję wprost z pamięci, więc może nie dokładnie pamiętam, odłamem brazylijskiej sekty fundamentalistycznej. To dwie rzeczy trochę się jakby wykluczają, tak? Kreml i odległa Brazylia. Jakby pan się odniósł do tych najstarszych teorii spiskowych? Teorie spiskowe dotyczące Instytutu łączą trzy źródła naszego finansowania rzekomego. Po pierwsze właśnie brazylijskie sekty, po drugie Kreml, a po trzecie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z tych tropów jest oczywiście fałszywy, ale wszystkie razem połączył swego czasu redaktor Piątek, który pokazywał, że jego następcy, tacy jak Klementyna Suchanow, znana z afery Margota, którzy pokazywali, że światem rządzi loża, która miałaby nazywać się rodzina i do której, jak pisała Suchanow, należą Trump, Obama, prezydent Bolsonaro, Putin i wszyscy inni liderzy wielkich mocarstw, a Ordo Iuris jest ich zbrojnym ramieniem. No, nie wymyślam, to dosłownie znalazło się w jej książce i to też jest powielane teraz przez krytyków Instytutu, takich jak panie mecenasie, Radek Sikorski, na moment wejdę w słowo, bo to, co pan mówi, cała ta konstrukcja logiczna, najczęściej przypisywane jest ten typ myślenia, przypisywany jest właśnie przeciwnikom środowiska osób, o których pan mówił. To właśnie zwolennicy prawicy najczęściej oskarżani są o myślenie w teoriach spiskowych, doszukiwanie się spisku masonów, tajnych lóż, tajnych jakichś bractw, które gdzieś tam w zakapturzonych kręgach się zbierają. A tu nagle właśnie ci szydercy, wyszydzający teorie spiskowe, sami taką teorię, no, czy to odkrywają, czy fabrykują, nie wiem, jak się do tego odnieść. Rzeczywiście my spodziewaliśmy się tego typu ataków, bo budując Instytut Ordo Iuris od 8 lat, od samego początku postawiliśmy na całkowitą niezależność na wzór amerykańskich think tanków prawniczych, takich jak Heritage Foundation, które utrzymują się z środków pochodzących z masowego darczyńcy. Wielu tysięcy osób, które włączają się w dzieło takiego przedsięwzięcia, ale swoim wsparciem umożliwiają uniezależnienie się od dotacji publicznych, od wielkich korporacji, czy jak w przypadku polskim, od dotacji zagranicznych, co jest domeną organizacji lewicowych, o czym doskonale wiemy. I dla krytyków Instytutu jest niezrozumiałe, jak można budować budżet pozwalający na utrzymanie 30 prawników bez wsparcia rządu, bez wsparcia George'a Sorosa, czy bez wsparcia Komisji Europejskiej. A my pokazujemy, że tak, to jest możliwe. Trzeba po prostu utrzymywać kontakt z Polakami i odpowiadać na bezpośrednie potrzeby, jakimi są przede wszystkim obrona podstawowych wartości i konstytucyjnych zasad. Prawnicy mają to do siebie, że potrafią, wykorzystując narzędzia prawne, walczyć także o swoje dobre imię, swoje jako osób prywatnych, wykonujących zawód prawnika, ale także swoje jako instytucji, w tym wypadku Instytutu Prawnego Ordo Iuris. No i przechodzimy do sprawy tego oszczerstwa Newsweeka. Nie wszyscy nasi widzowie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Może pan mecenas przybliżyłby tą całą sytuację? Okładka poprzedniego wydania Newsweeka opatrzona była trzema posępnymi postaciami w szatach przypominających habity, ale jednocześnie pod krawatem i podpisem Ordo Iuris, co w taki dosyć niewybredny sposób sugerowało powiązania z Kremlem.
Ale co istotne, w tym tekście znalazły się bardzo poważne kłamstwa, które miały uderzyć w dobrą renomę, w dobre imię Instytutu. W tym chociażby twierdzenie, że uczestniczyliśmy w jakimś zjeździe międzynarodowym w Moskwie w czasie, gdy odbywała się rosyjska inwazja na Ukrainę. No, twierdzenie całkowicie fałszywe, całkowicie wyssane z palca, powielane właśnie po Tomaszu Piątku i po Klementynie Suchanów bez jakiejkolwiek weryfikacji. Ale pojawiły się tam również inne twierdzenia wiążące nas właśnie a to z Brazylią, a to z Kremlem, za każdym razem insynuując, że jesteśmy niegodni zaufania. Rzecz jasna, zażądaliśmy formalnie w oparciu o prawo prasowe sprostowania tych wszystkich informacji. Prawo prasowe przewiduje tutaj krótkie terminy i niestety Newsweek nie sprostał konieczności sprostowania. W kolejnym wydaniu Newsweeka nie pokazały się żądane przez nas treści prostujące kłamstwa, a redaktor naczelny odpowiedział, że nie zamierza tych kłamstw prostować, w związku z czym sprawa w najbliższych dniach trafi do warszawskiego sądu, gdzie będziemy domagali się publikacji sprostowania ze strony Newsweeka. No, proces trwa już przeciwko Radosławowi Sikorskiemu, który w tym tekście również się wypowiadał i który w swoich mediach społecznościowych za właśnie tymi radykalnymi, lewicowymi publicystami powielał kłamstwa na temat jakiegoś sekciarskiego charakteru Instytutu, albo chociażby twierdził, że promujemy strefy wolne od LGBT. Za jedno i za drugie wytoczyliśmy mu cywilne powództwa. Przytaczał pan mecenas wcześniej nazwiska publicystów, którzy rozpoczęli przed laty tak naprawdę tą serię właśnie wiązania Ordo Iuris z różnymi potężnymi siłami globalnymi. Można by zadać pytanie, a co z nimi? Co z ich twierdzeniami? Czy w jakiś sposób Instytut również tutaj starał się na drodze prawnej dochodzić swoich praw? Tak, oczywiście. My tego typu ataków na dobre imię nie pozostajemy bez odpowiedzi. Zresztą reprezentujemy również kilkadziesiąt innych osób i podmiotów z tej naszej konserwatywnej krajowej sceny, które dochodzą obrony swojego dobrego imienia, tak jak chociażby w niedawnych zwycięskich procesach profesora Chazana. I tutaj również przeciwko redaktorowi Piątkowi wytoczyliśmy szereg procesów. We wszystkich uzyskaliśmy zabezpieczenia od sądu, czyli sąd uznał za uzasadnione wstępnie nasze roszczenia. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie tych procesów. Przeciwko Klementynie Suchanow taki pozew został skierowany w tym roku. Czekamy na pierwsze rozstrzygnięcia. No, mamy do czynienia z wypowiedziami, które przekraczają w sposób rażący tak zwaną dozwoloną krytykę. Dozwolona krytyka, czyli krytyka nawet bardzo ostra, ale oparta o prawdę, oparta o pewną ocenę faktów. Tymczasem jeżeli ktoś po prostu zmyśla zarzuty, jeżeli po prostu manipuluje rzeczywistością po to, żeby uderzyć w czyjąś renomę, no tutaj prawo musi zareagować. My stawiamy na prawo cywilne w tych sprawach, nie sięgamy na razie po instrumenty karne i oczekujemy na to, że sąd cywilny zasądzi oczywiście konieczność przeprosin i ich publikacji, ale również zadośćuczynienie finansowe, które powinno być taką właściwą blokadą dla dalszej działalności takich nierzetelnych publicystów. No, zasada wydaje się tutaj bardzo prosta. Jeżeli ktoś mówi, jesteś ruskim agentem, to mamy prawo powiedzieć do niego, kwity na stół, albo to udowodnij, co mówisz, albo mnie przeproś. Natomiast ja zastanawiam się nad inną sprawą, mianowicie siła rażenia tych oszczerstw, jak pan mecenas mówi, kolejnych powtarzanych przez publicystów i polityków, jak się okazuje, bo ta siła rażenia jest potężna. Na różnych forach społecznościowych uczestnicy tych platform społecznościowych bardzo często w ogóle nie wiedzą nawet o tym, że są składane wnioski, że sąd już jakieś zabezpieczenia przyznał, tak, że Instytut Ordo Iuris broni swojego dobrego imienia. Natomiast to obsmarowanie, używając takiego kolokwializmu, ono trwa. I nie jestem przekonany, czy nawet po korzystnych rozstrzygnięciach sądu
ta świadomość w ogóle przebije się do głównie użytkowników internetu, bo o tym mówimy, to ma w tej chwili największy zasięg, że Ordo Iuris dla znacznej części naszych rodaków niestety kojarzy się z rosyjską, brazylijską, masońską, jezuicką, tu można sobie wstawiać bardzo długo, agenturą. No niestety taki jest charakter świata postpolityki, gdzie stare instrumenty demokratycznego państwa prawa, takie jak sądownictwo, nie nadążają za debatą publiczną i zanim uzyskamy wyroki, jak to dawniej pisano, kłamstwo zdąży obiec świat, zanim prawda założy buty. Rzeczywiście stoimy wobec takiego ryzyka. To wymaga od nas reagowania bieżącego, prowadzenia komunikacji, zarządzania takim ryzykiem komunikacyjnym, ale znowu ta nasza niezależność związana z tym, że mamy wokół siebie czy to krąg przyjaciół, czy naszych darczyńców, którzy nas wspierają i oni są na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w Instytucie, pozwala nam z taką dużą cierpliwością znosić ataki i oczekiwać rozstrzygnięć sądowych. Myślę, że tego typu zmasowany hejt, zmasowane nieprawdziwe, kłamliwe ataki, oszczerstwa są o wiele bardziej dotkliwe dla polityków, którzy, no co tu dużo mówić, bardziej są wrażliwi na działanie opinii publicznej niż środowiska eksperckie, które no, broni się samo przez swoją działalność i przez swoje publikacje. Nas taka masowa nienawiść nie dotyka w takim stopniu zapewne jak polityków, którzy zresztą też wytaczali powództwa przeciwko panu Piątkowi, chociażby, żeby wspomnieć premiera Morawieckiego czy Antoniego Macierewicza, którzy przeciwko niemu swoje procesy toczą. Wspomniał pan o tym, że sprawa oszczerstwa Newsweeka trafiła do sądu warszawskiego i wspomniał pan o tym, że doskonałe porównanie o tej prawdzie zakładającej powoli buty. Jaki jest horyzont czasowy właśnie tej sprawy w warszawskim sądzie? Ile może trwać, aż dowiemy się o jakimś rozstrzygnięciu ze strony sądu? Wybraliśmy na razie najszybszą ścieżkę procesową. Nie pozywamy w tej chwili o ochronę dóbr osobistych, na to przyjdzie jeszcze czas, ale pozywamy o prostą publikację sprostowania. Tego typu sprawy trwają szybciej. Możemy mówić o perspektywie półrocznej, tam gdzie w ochronie dóbr osobistych często można usłyszeć wyrok po 3-4 latach. Także i tak jak na wymiar sprawiedliwości perspektywa krótka, być może już wiosną 2021 roku Newsweek zostanie zobowiązany do publikacji sprostowań, ale znowu to rzecz jasna z punktu widzenia dynamiki komunikacyjnej jest perspektywa bardzo odległa. Większość społeczeństwa zapomni już o okładce Newsweeka do tego czasu i dlatego dzisiaj konieczność takiego bieżącego komunikowania, wyjaśniania jest niezwykle ważna. No, swoją drogą to też nam wszystkim stawia pytanie o to, jak dbać o zachowanie etyki dziennikarskiej, jak promować pewną kulturę prawdy i poszanowania godności drugiego człowieka w mediach. Panie mecenasie, gdy pana słucham, to taka nasuwa mi się myśl. Ciężko jest walczyć szpadą z kimś, kto trzyma w rękach okuty ciężki cep, bo tak to należałoby porównać. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Skłaniam się nisko. Dziękuję państwu bardzo. Państwu także dziękuję, ale widzimy się ponownie dzisiaj po godzinie 17:15 na Wolnych Głosach.